Nie mogłam po drodze męża serialowego znaleźć. Wiem, że moja drużyna jest osłabiona, a pan wie z tyłu, to działam asystenta. To jest się ogół zabiną. Proszę tak nie szurać, bo rzucę psem. Dobrze, szanowni państwo, w związku z tym, że jesteśmy bardzo w kameralnym gronie, po pierwsze prosimy o wyciszenie telefonów komórkowych. Będzie nam zdecydowanie łatwiej. Drzwi na dole zostały zamknięte, więc czekamy wszyscy do zakończenia spotkania, żeby nie było bałaganu. Jacek Kawalec. Ryszard Kotys. Została pamiątka po tym dzisiejszym spotkaniu, żeby każdy z państwa wykonał swój autoportret. Te autoportrety zawiesza. Ale ja nie mam lustra. Czyli komedia. Wszystkie techniki są dozwolone. Także prosimy o autoportrety, które zawisną u nas w naszym muzeum samych swoich w Lubomierzu. Będziemy sobie rozmawiać, dyskutować, państwo również będą zadawać pytania, a w międzyczasie prosimy o pamiątkowe autoportrety. To są dwie takie, prawda? Sami swoje i jak rozpętałem drugą wojnę światową. Dlaczego panie Darko? Dlaczego co? Ja myślę, że tak, że ten wspaniały film, dzięki któremu się znajdujemy w tym mieście, on się tak bardzo przyjął, bo umówmy się, że no nie wiem, po wojnie prawdopodobnie 50% naszego społeczeństwa, naszego narodu miało podobne losy jak bohaterowie tego filmu. I myślę, że to pokolenie, które tam przyjechało ze wschodu, bardzo się utożsamiało z tą sytuacją, a że była pokazana w sposób sympatyczny, komediowy, chociaż losy tych ludzi wcale czasami nie były śmieszne, a wręcz nawet mógłby być czasami tragiczne. Natomiast znaczy, tak się to przyjęło i tak to bardzo w sposób wspaniały pan Chęciński nakręcił, aktorzy świetnie dobrani zagrali. Także no przecież co roku ten film na różnych kanałach jest pokazywany. Zdobył swoją nieśmiertelność. A z kolei no przy całej szkole filmowej polskiej, materiologii dotyczącej II wojny światowej, film pod tytułem Jak rozpętałem II wojnę światową, tak by ten temat trochę odelżył. No i pokazał takiego żołnierza samochwały, to jest taki tradycyjny w komedii od starożytności, prawda, bohater, który jest przypadkowym bohaterem, a jednocześnie, no nie wiem, wpływa na losy całego świata. To bym tyle powiedział. Dobrze, dziękujemy. Dużo filmów nie pamiętam. Jeśli idziemy w stronę seriali, to za kultowy serial uważam serial Jerzego Gruzy, 40-latek. A zwłaszcza cudowną, niezapomnianą rolę pani Ireny Kwiatkowskiej, którą wszyscy kochamy. I tutaj mogę się pochwalić, że z panią Ireną Kwiatkowską miałem zaszczyt i radość w dwóch przedstawieniach teatralnych brać udział. Jedno z nich graliśmy nawet przez 10 lat. To była Zielona Gęść Gałczyńskiego w reżyserii Janka Kiliana. Ostatni raz zagraliśmy to przedstawienie w 2008 roku. I bardzo żałuję, że dzisiaj już nie ma takich aktorów jak pani Irena, bo to była prawdziwa gwiazda. Jak się słyszę, że ktoś mówi, że tutaj miejsce dla gwiazdy, jak słyszę o jakichś nowych ludziach, których w ogóle nie jestem w stanie skojarzyć, rozpoznać, kto zacz, o których się mówi, że to są gwiazdy,
jestem strasznie zdziwiony. Prawdziwą gwiazdą była pani Irena, a największą gwiazdą była dla mnie wtedy, kiedy przychodziła przed spektaklem 2 godziny na scenę i siedziała za kulisami, powtarzając sobie rolę i starając się skupić, żeby jak najlepiej zagrać. W naszym kinie troszeczkę tych świetnie prowadzi. Nie będę oryginalny, jak powiem, że ramy są świetne. Nie będę oryginalny i skromny nie będę. Jeszcze, a jeśli chodzi o takie tego, to myślę, że pieniądze to nie wszystko. Ze starszych, no to podpisuje się pod Darkiem, że jak rozpętałem drugą wojnę światową, to jest świetne kino. No, sami swoi, no i po prostu to jest, to one odcisnęły po prostu te filmy, jakby no zostaną, dopóki jest nasze pokolenie, nie wiem jak młodsze, ale to nasze pokolenie, to po prostu one będą jeszcze żyły, te filmy, jeszcze będą żyły. To tyle. Padły, ale chciałbym mieć coś, co jest troszeczkę w innym gatunku. Znaczy Dzień Świra Marka Kotelskiego. Nie będę tutaj autoreklamy specjalnej uprawiał, ale miałem przyjemność grać w 3 filmach Marka. Życiu wewnętrznym nawet główną rolę i to, co osiągnął w Dniu Świra, to jest jakby moim zdaniem kwintesencja tego, do czego dochodził latami, bo przecież Marek kręci właściwie cały czas film jeden o samym sobie, o swoim kompleksie inteligenta, jakoś umoczonego strasznie najpierw w PRL-owskiej, a później, że tak powiem, no, w rzeczywistości takiej, jaka nas zastała po przemianie i no, do mnie ten humor przemawia. A poza tym dialogi pisane 13 z Błyszkowcem, prawda? A mi się kojarzy z Sekspisją. Nie, słuchaj, wiesz, to ja też musiałem się nauczyć 13 z Błyszkowca, ale on nie całość 13 z Błyszkowcem, natomiast rzeczywiście wybrane fragmenty były pisane 13. Jak Pan Tadeusz. Jak Pan Tadeusz. Także wiecie, no my aktorzy to możemy coś na ten temat powiedzieć, na temat scenariusza. Tu i dużo jest rozmowa o filmach, aktorach, tego. Bez podstawy, bez scenariusza, który dostaliśmy w Rancho, nie byłoby naszych ról w ogóle. To my byśmy nie mieli czego grać. A Andrzej Grębowicz, czyli wybitny polski scenarzysta, piszący pod pseudonimem Robert Bruten, wcześniej autor m.in. Ekstradycji, no tak nam tę rolę napisał, że właściwie no, wystarczy no, taką wysadzić Wysockiego, Kalusa i tam Maciejewskiego i to niesie, już, leci po prostu.